Mam na imię Kamil, jestem e-commerce specialist w firmie Bielenda. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć parę słów o akcji promocyjnej, którą przeprowadziliśmy w zeszłe wakacje. Skoro jesteśmy na wydarzeniu pizza, piwo i e-commerce, chciałbym chwilę powiedzieć o tym, o czym wspomniała już Renata, o czym będziemy dzisiaj mówić. Co skutecznie się sprawdza, niezależnie od tego, jakie liczby widzimy w naszym kalendarzu. A więc wróćmy do naszej wyprzedaży. Był piątek, 30 czerwca, ostatni dzień, żeby zrobić super target za czerwiec, godziny wieczorne, wakacje i przeszkody. Przeszkód było wiele. Zaczynając od wspomnianej nocy, wakacji, przez inflację, aż po konflikty zbrojne. Ale pomysłów było mnóstwo. Pierwszy pomysł – promka. Drugi pomysł – mailing. Trzeci pomysł – skorzystajmy ze świąt w kalendarzu nietypowym. No to mówię OK. Święta w kalendarzu. Dzień motyla kapustnika. OK. Chyba słaby temat. Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Drugi temat. Trzeci temat. Święto Wojsk Aeromobilnych. Co byście wybrali? Został Dzień Asteroid jeszcze. Tak więc Dzień Asteroid? No mówię, trudno, będą asteroidy. Ale to nie było dalej takie proste. Opis święta. Katastrofa tunguska. Największe zderzenie asteroidy z Ziemią. Pamiątka po tych wydarzeniach, po 100 latach ONZ ustanowił Dzień Asteroid. Myślę sobie, wiecie co? Szukamy dalej. Międzynarodowy Dzień Asteroid ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat ryzyka uderzenia asteroidy oraz poinformowanie opinii publicznej o działaniach w zakresie komunikacji kryzysowej. Świetny temat na mailing, które należy podjąć na poziomie globalnym w przypadku wiarygodnego zagrożenia obiektu bliskiego Ziemi. Idziemy dalej. Opowiem coś ciekawego. Na pewno coś znajdę do tego mailingu, sobie mówiłem. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Asteroid, aby kształtować świadomość, że uderzenie planetoidy w dłuższej mierze czasu jest realne, a nawet nieuniknione. No cóż. Wszyscy umrzemy. Wszyscy umrzemy. Może do tego podejdę inaczej. Zróbmy clickbaita. Mówię do naszego zespołu, są tutaj z nami, dzisiaj na sali. Uwaga na asteroidy, temat mailingu. Ich reakcja. Agnieszka, która jest tutaj, absolutely no. Karolina. Mateusz, śmierć, wszędzie śmierć. No i Kuba, też nie. No trudno, nie poddaję się zmaniana taktyki. Co robimy dalej? Zróbmy noc spadających cen. I teraz chciałbym się odnieść do tego, jak zostać zauważonym. Warto zbudować wartość emocjonalną w tym przekazie, tak uważam, dlatego że, zresztą tak też uważa Aga Szostek, ale to już jakby drugorzędny temat, to w jaki sposób wpłyniemy na klienta i to, co on zapamięta, jest dużo cenniejsze. I teraz, jaki był motywator emocjonalny do tej promocji? Kluczem nie jest historia, którą opowiadasz, lecz to, aby konsument stał się jej bohaterem. I o tych personach dzisiaj na tej prezentacji mówiliśmy wielokrotnie, natomiast pomysł na to, żeby to konsument stał się bohaterem promocji, jeszcze się nie pojawił. Marketing nie jest bitwą na budżety, ale bitwą na pomysły. Inspiracja jest najważniejszą częścią naszej strategii cyfrowej. Bez motywatora emocjonalnego twój post zginie w tysiącach innych. Ile znamy takich postów, o których zapominamy w ciągu 3 sekund? Znacie takie reklamy, o których się już w chwili nie pamięta? Nie pamiętam. No właśnie, ja też nie pamiętam. Ale wróćmy do kreacji. Noc spadających cen. Pomyśleliśmy, ok, tak zrobiliśmy. Zapowiedź. Od niej zacznijmy. Tego dnia na naszym e-sklepie spadały asteroidy, a wraz z nimi ceny. Im później użytkownicy zalogowali się na e-sklep,
tym większy dostali rabat. Napisaliśmy o tym nawet posta, gdzie wytłumaczyliśmy wszystkie zasady. I teraz tak. W godzinach od 19 do 21 na wybraną kategorię z wybranym kodem mieliśmy tylko 10% rabatu. W godzinach od 21 do 23 mieliśmy aż 20% rabatu na wszystkie maseczki. 20%. W godzinach 23 do 1 30% rabatu na naszą ulubioną kategorię, czyli kremy do twarzy. Natomiast od godziny 1 do godziny 4 działa się rewolucja. Promocja dla wytrwałych. Można tak powiedzieć. 40% rabatu na wszystko po godzinie 1. I pytanie, czy w tym martwym okresie jesteśmy w stanie zbudować sprzedaż. Organicznie, bez reklam, bez promocji, tylko naszymi pomysłami. Oczywiście korzystamy z naszego partnera, firmy iDron, z którą tworzymy zasoby i promocje. Napisałem maila, tutaj mail mój sam do siebie. mamy clickbaita, czyli nocna wyprzedaż, promocje, minus 40%, noc asteroid. Mamy logo, wiadomo, personalizację, ważna w komunikacji mailingowej. Licznik czasu, ogromny, z odliczaniem do zakończącej się promocji. No i wiadomo, dokładne zasady akcji. Z podlinkowaniem wszystkich elementów, na konkretne kategorie, z social proofem, tutaj były nagrody, z linkiem, polityką prywatności, danymi, wiadomo, RODO i te sprawy. I teraz sukces. Pobiliśmy rekord sprzedaży i oto drugiej w nocy. Nie wierzycie? Teraz jeszcze wrócę do Agi Szóstej, która też na ten temat trochę wspomniała. Nawet jeżeli jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, twoi klienci prawdopodobnie kupują od ciebie doświadczenia, a nie usługi. I w tej naszej historii tym bohaterem stał się klient, który o drugiej nocy staje specjalnie, loguje się na e-sklep Bilenda Professional albo nastawia sobie budzik i właśnie ten word of mouth, gdzie tam wszystkim opowiadamy, tak zwany marketing szeptany, staje się kluczem do osiągnięcia świetnej historii. Spałam 3 godziny, ale co tam? Kupione idealnie o 1:00. Noc spadających gwiazd. Oho, wygląda na to, że dzisiaj się nie wyśpię. Długa posiaduwa dzisiaj wieczorem mi się szykuje. O kurczę, faktycznie spadające gwiazdy, sama nie wiem na to się decydować. Bielenda Professional, już informuję swoje gwiazdy, że czeka mnie bezsenna noc. Tak więc jakby klientki też... mamy bardzo lojalnych klientów, jeżeli chodzi o nasze konta. Staramy się ich każdego dnia zaskakiwać i tą komunikację przedstawiać dalej, właśnie korzystając z tych narzędzi, ale kluczem do wszystkiego jest czasami pomysł. Ale jeszcze mam dla was konkurs. Jest nagroda. Proszę bardzo. Kto was wie, ile marek wchodzi do portfolio grupy Bielenda? Ręka w górę. Moi znajomi się nie liczą, przepraszam. Kto jest w stanie wymienić wszystkie? Albo chociaż spróbować kilka. Nagroda czeka. Śmiało. Trzeba wymienić przynajmniej 4 marki. Kto? Ręka do góry, kto wie? Kto wie? Ręka do góry. Nie podpowiadamy sobie. Ręka do góry, kto wie? Prezent czeka. Prezent czeka. Jak nie, to wezmę ja do domu. Chyba nie mogę. O. Słucham, Patryk, chodź na scenę. Chodź na scenę. Można mówić. To spróbujmy, tak? Czy to będzie Bilenda? No, a nie, to w grupę Bilenda. Dobra, to będzie KWC. Nie. Cholercia. Dobra, Dermika? Dobra, mamy pierwszą. Soraya, mamy drugą. Od Bidina, mamy trzecią. A? Co, nie ma takiego podpowiadania. Czekaj, Reror Hob. Też nie. Cholercia, jasne. Supreme Lab. Mamy trzy. Potem czwartą się podzielić? Dobra.
W drużynie wiesz, ja zwycięstwo. Skiltinit. Bodyboom. Macie? Prezentę się możecie podzielić? Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec niespodzianek. Tak jak powiedziałem, dla każdego z was jest dzisiaj prezent. Przy exit paczkach na wyjściu możecie odebrać właśnie nasze produkty. Ale mam jeszcze kilka słów do powiedzenia. Statystyki, to co lubicie najbardziej. I potwierdzenie tego, co mówiłem. Czyli dokładnie, godzina 18, mamy wzrost, który się otrzymuje, o, tu nam kwiatek zasłania, ale do godziny pierwszej. A jeżeli już mówimy o firmie Bielenda, od ponad pół roku pracujemy nad nowym pomysłem. Sklepem, który połączy wszystkie 5, 6 marek w portfolio firmy i wszystkie, które jeszcze firma pewnie kupi w przyszłości. Jeden wielki super sklep z jednym koszykiem, żeby ułatwić możliwość zakupu tych produktów w ramach jednego sklepu, z podziałem na serię, z dokładną rozpiską, wszystkie te problemy, które mieliśmy w przyszłości z takimi niedziałającymi rzeczami, naprawiliśmy i powstał jeden super sklep, który ja myślę, że w najbliższym czasie zmieni funkcjonowanie rynku beauty i będzie takim game changerem. Natomiast, co jeszcze wam chcę powiedzieć, każdy z was ma kod rabatowy w swojej paczce, więc będziecie mogli sobie sami przetestować. Na 30%, tak. 40% będzie w przyszłym roku na Nocy Asteroid. Obiecuję. Tak więc to tyle. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia na bielenda.com.